Atletico Madrid, Manchester United, a nawet klub z Chin. Dzisiaj przedstawiam najciekawsze plotki transferowe dotyczące Roberta Lewandowskiego, gdzie Robert Lewandowski mógłby przejść. Czy rzeczywiście jest to możliwe, żeby Robert Lewandowski opuścił Bayern Monachium, kiedy kończy mu się kontrakt? Ile kosztowałby Robert Lewandowski, czy jest w zasięgu takich klubów jak na przykład PSG albo inne tuzy giganty piłkarskie? I przede wszystkim najważniejsze pytanie, czy sam Robert Lewandowski chciałby opuścić Bayern Monachium? Podążyć praktycznie tutaj sztakiem takim jak to zrobił Messi czy też Cristiano Ronaldo. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. Co to były praktycznie za kluby? Manchester United, Lazio, były kluby z Chin, był praktycznie. Tutaj kluby z Hiszpanii, na przykład nawet ostatnio była Atletico Madryt. Te wszystkie kluby wykazywały zainteresowanie Robertem Lewandowskim, że Robert Lewandowski mógłby trafić do tych klubów. Sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, jest taka: według Transfer market wyceniany jest na kwotę 50 milionów euro. Kontrakt z Bayernem Monachium ma do 2023 tutaj, 3 roku. Wygasa mu w czerwcu. Mówi się na temat tego, że praktycznie będą trwały te rozmowy na temat przedłużenia tego kontraktu, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Natomiast no, wiele klubów dzisiaj spekuluje, nawet po prostu media w tych krajach spekuluje, że Robert Lewandowski może opuścić Bawarczyków, może się przenieść, tak? jeśli chodzi właśnie o nowy klub, nowe wyzwania. Przecież Alaba też sporo lat praktycznie spędził w tutaj, w właśnie Bayernie, Monachium. I przeniósł się do Realu Madrid. Jest to możliwe. Kiedyś była taka rozmowa, tak, to bałem mówił Cezary Kucharski, że Ani Lewandowski zawsze marzyła się słoneczna i ciepła Hiszpania. No, ale przecież taką Hiszpanię ma też na wyciągnięcie ręki. Ma tyle pieniędzy, że może w każdej chwili po prostu pojechać sobie ta na wakacje, nawet sobie dom kupić. No więc tutaj rzeczywiście sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, jest taka. Że zaraz usiądzie do stołu e, i będą prowadzone rozmowy z Bayernem Monachium, czy przedłuży kontrakt, czy też nie. Sam Robert Lewandowski już mówi, że jeszcze po prostu chce kilka lat pograć e, na tym wysokim poziomie, że nie czuje się po prostu staro, że zdrowotnie da radę i tak dalej. Wiadomo, może być jakiś po prostu problem zdrowotny, jakaś kontuzja. Natomiast e, tutaj no, wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski, Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium, chyba że ten Bayern Monachium kompletnie się posypia, posypie. E, oczywiście nigdy nie mów nigdy, tak? Wszyscy też myśleli, że Messi zakończył swoją karierę przygodę piłkarską z Barcelonie, a to wszystko się zmieniło. Moje zdanie, jeżeli w Bayernie będzie się działo źle, to rzeczywiście Robert Lewandowski będzie mógł wybrać zupełnie inny kierunek. Może rzeczywiście decyduje się na Hiszpanię. Były takie informacje mówiące o tym, że Robert Lewandowski po skończeniu kariery w Europie mógłby wybrać MLS, tak? I występować właśnie w Stanach Zjednoczonych jest to tam istotne jakby z kilku kwestii, bo po pierwsza, sprawa, pierwsza sprawa to oczywiście w takim MLS-ie by się bawił, mógłby zarabiać bardzo dobre pieniądze. Ostatnio słyszałem, że Insignia, tak, przeniósł się, będzie się przenosił teraz z Napoli w czerwcu 2022 roku do klubu, o nawet nie do MLS-u, tylko właśnie do Kanady, tak, do Ottawy, do klubu praktycznie, tutaj właśnie jeśli chodzi o klub w Kanadzie, że nie w nie, nie stricte praktycznie Stany Zjednoczone, tylko po prostu Kanady i tam ma zarabiać około 11 czy 12 milionów euro rocznie. No kosmiczne pieniądze, no ale jeszcze inaczej, przecież jest młodszy niż Robert Lewandowski. Natomiast to też jest istotne, jakby dla Roberta Lewandowskiego, że tam mógłby przenieść swoje biznesy, powiększyć praktycznie tutaj swój majątek nie tylko pensję, ale wyjść ze swoimi praktycznie produktami na rynek amerykański. No, więc tutaj rzeczywiście pojawiają się co chwilę plotki. I teraz y, zobaczmy sobie, jeśli chodzi o te plotki, czy Robert Lewandowski mógłby przejść do Atletico Madryt, moim zdaniem, mało prawdopodobne. Mało to jest po prostu prawdopodobne, jest to sztywna drużyna, jeśli chodzi o Diego Simeone, mało praktycznie zmian. Y, wydaje mi się, że kondycyjnie już by nie dojechał w tym momencie. Zresztą na taki ruch nie, decydu nie decydują się zawodnicy y, już po 30 rokiem życia i niezbyt to dobrze wygląda. Tak przykład po prostu ostatnich transferów, jeśli chodzi o Atletico, to świetnie pokazuje. Natomiast jeśli chodzi na przykład o Manchester United, czy na Manchester City, tak, Manchester United wydaje się, że już jest naszpikowany gwiazdami, niektórzy mówią, że to jest wersja praktycznie francuska, PSG, angielskie PSG, tak, tam jest rzeczywiście mnóstwo gwiazd, musiałby Cristiano Ronaldo odejść, Liga Włoska też jest ma raczej mało prawdopodobna, żeby Robert Lewandowski mógł tam przejść, natomiast no, rzeczywiście, gdyby pojawiła się propozycja z Realu Madryt, czy gdyby się pojawiła po prostu propozycja z Liverpool, być może, tak, to taką propozycję Robert Lewandowski mógłby wziąć pod uwagę. Wydaje mi się, że w Liverpoolu jeszcze by się odnalazł, tak, bo i skopem pracował, funkcjonował ta współpraca była dobra, też wypłyną na szersze wody, tylko pytanie też jest takie, w momencie, kiedy skończy się kontrakt Robertowi Lewandowskiemu w Bayernie Monachium, czy klub będzie tam jeszcze pracował, bo moim zdaniem ten projekt prędzej czy później on się zakończy, także no, mnóstwo było ciekawych tych praktycznie kierunków, jeśli chodzi o transfery, gdzie tutaj Robert Lewandowski mógłby trafić, na pewno jeśli chodzi o wartość finansową jest on do wzięcia dzisiaj, tak, bo za takie pieniądze wiele klubów byłoby w stanie praktycznie włożyć za tego zawodnika 50 milionów euro to Nie byłoby dużo, to jeszcze dzisiaj, kiedy to nagrywam, więc praktycznie w 2022 roku w marcu ta wartość może go spaść za rok i mógłby kosztować na przykład 25 czy 30 milionów euro. Gdzie klub po prostu miałby nie, ogromne praktycznie zyski, jeśli chodzi o na przykład kwestie marketingowe i tak dalej, czy sprzedaż koszulek. Natomiast raczej to jest mało prawdopodobne. Moje zdanie jest takie, że. Robert Lewandowski będzie chciał przedłużyć kontrakt z Bayernem Monachium. Minimum o 24 miesiące będzie po prostu tarcie na linii Bayer kontra Robert Lewandowski, ponieważ Bayer będzie chciał z nim przedłużyć kontrakt o 12 miesięcy. No ale zasługi, to co zrobił praktycznie zrobił dla Bayernu w jakiej dyspozycji jest, wydaje mi się, że ostatecznie Bayern Monachium na to się zgodzi. No i dopiero po tej przygodzie, czyli gdzieś tak w 2025 roku Robert Lewandowski mógłby się przenieść do MLS-u, dograć końcówkę swojej kariery, przenieść się z biznesem, z życiem praktycznie do Stanów Zjednoczonych i tam praktycznie występować, tak? W jakimś galakcji albo innym praktycznie klubie kosmicznym. No i tam rzeczywiście mógłby zakończyć swoją karierę piłkarską. Aczkolwiek na przykład zawodniku pokazuje, tak, na przykład Zlatan, który był w MLS-ie, potem wrócił do Europy i sobie świetnie radził, tak? Więc kto wie, czy jeszcze po prostu Robert Lewandowski nie wróci do, topowy, do, do jakiejś topowej drużyny w Europie, w Europie. Jak na razie nie ma konkurencji jeśli chodzi o Bayern Monachium. Wydawało się, że może być taką konkurencją, na przykład przyjście tutaj Halanda do Bayernu Monachium. To jest raczej mało prawdopodobne, bo gdyby, gdyby Haland chciał opuścić Borusję, to raczej wybierze faktycznie kierunek zagraniczny. Moim zdaniem bardziej dzisiaj konkurencją dla Roberta Lewandowskiego byłby Nkunku z Erbilipska. Ale on też wydaje mi się, że odejdzie i pójdzie do klubu angielskiego. Gdyby rzeczywiście Enkuku został pozyskany przez Bayern Monachium, to mógłby tam ładnie po prostu bombać te bramki. No bo on rzeczywiście w tym sezonie dostarcza mnóstwo goli. Natomiast też jest pytanie, czy będzie utrzymał tą wysoką formę, wysoką dyspozycję przez dłuższy czas. Haaland odpada, nawet gdyby przeszedł praktycznie do Bayernu Monachium, ponieważ on jest kontuzjogennym. Problem Haalanda jest taki, że on bardzo chce, spala się nie potrafi odpowiednio rozłożyć praktycznie siły, energię na mecze i będzie szybko chwytał praktycznie kontuzję, coś typu kazus Marko Rojca tylko Marco Royce bardziej był zawodnikiem z cukru kryształowym niż praktycznie tutaj niż, te, te, niż po prostu tutaj Haaland natomiast Haland jakby przetrenowuje się, tak można powiedzieć, tak zbyt intensywnie musi odpowiednio rozkładać tutaj też energię podczas meczu bardzo chce, fajnie to jest, bo za, zaraz po prostu zdobywa gole natomiast w kontekście praktycznie kariery tego, żeby, żeby być praktycznie w tej piłce przez wiele lat, trzeba to odpowiednio rozłożyć, odpowiednio te akcenty właśnie rozkładać i to jest duży problem Halanda, tak? A Halanda jest taki po prostu młody zawodnik, który wszystko chce naraz, tak? Chce bombać bramki króla szczerców, chce być najlepszy. Natomiast to wszystko przyjdzie z czasem, tak? Wejdziesz na ten najwyższy poziom. Kluczowe jest utrzymać się na tym wysokim poziomie przez dłuższy czas, a nie po prostu wbić się, a potem się leczyć miesiącami, i chodzi o kontuzję i problemy zdrowotne. No właśnie, więc tak wygląda sytuacja najciekawsze praktycznie propozycje. Wiemy o tym, że na przykład Pep Guardiola cały czas jest zainteresowany Robertem Lewandowskim, tylko wiadomo, to też te transfery, gdyby do takiego transferu doszło, to byłby to cichy transfer, nie mówiłoby się o tym głośno. Była swego czasu kwestia Juventusu, chociaż Juventus bardziej bazuje na młodszych zawodnikach, to jest dla mnie mało prawdopodobne. Jeżeli już po prostu jakiś klub z Ligi Włoskiej by wykazywał zainteresowanie Robertem Lewandowskim, to bardziej bym stawiał tutaj na przykład na Fiorentinę, na Romę, tak, niż na Juventus, bo to jest zupełnie inny poziom, może Atalanta, ale raczej po prostu mało prawdopodobne, żeby Atalanta, więc tutaj, ale też pytanie, czy Robert Lewandowski byłby zainteresowany, bo Liga Włoska jest mega kontuzjogenna, bardzo kontuzjogenna, wydaje mi się, że jednak Robert Lewandowski będzie tutaj dalej grał w Bayernie Monachium, aczkolwiek na przykład ja jestem zdania, że Robert Lewandowski jakby zakończył przygodę w Bayernie, to nie przejdzie do konkurencji jakiegoś innego klubu w Bundesliga, a może się mylę, to też był psikus, jakby na koniec kariery poszedł do, do Borusii rok pograł jeszcze, potem poszedł do MLS-u, tak? Kto wie, natomiast dla, dla mnie po prostu jest to raczej mało prawdopodobne, że tutaj ostatnią drużyną w Bundeslidze to będzie Bayern Monachium i ewentualnie po prostu szczałka będzie występował gdzie indziej za granicą, ale gdzie to już zobaczymy. Może będzie to Hiszpania, może to będzie Real Madrid to też byłaby fajna sprawa. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!